dobry Państwu, nazywam się Beata Jarosz, pracuję w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i mam przyjemność poprowadzić dziś rozmowę z doktorem Janem Wieczorkiem, językoznawcą, polonistą, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, a obecnie pracownikiem Katedry Sztucznej Inteligencji Politechniki Wrocławskiej, gdzie funkcjonuje konsorcjum Clarin.pl, które jest częścią europejskiej infrastruktury naukowej Clarin i w którym tworzone są elektroniczne zasoby językowe i narzędzia do pracy z dużymi zbiorami tekstów w języku polskim. W ośrodku Clarin.pl dr Jan Wieczorek pracuje jako ekspert w zakresie językoznawstwa oraz jako User Involvement Officer, to znaczy jest osobą odpowiedzialną za kontakty z naukowcami korzystającymi z infrastruktury badawczej. Doktor Jan Wieczorek jest również zaangażowany w pracę konsorcjum DARIA oraz działalność naukową dotyczącą humanistyki cyfrowej i cyfrowych nauk społecznych. Interesuje się głównie, czy szczególnie, wykorzystaniem narzędzi do analizy tematycznej i stylometrycznej tekstów. I aby dopełnić prezentację mojego gościa, dodam, że prywatnie, jak sam mówi, jest molem książkowym, wielbicielem podróży i prowadzi cykl podcastów i audycji radiowych poświęconych muzyce metalowej. Witaj, Janko, mam nadzieję, że niczego nie pomyliłam. Nie, 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 nie pomyliłaś podcastów z Klarinem. Wszystko się zgadza. Okej. Nasza dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyć konsorcjum Clarin.pl, które jest polskim ogniwem europejskiej sieci Clarin Eric, tak jak już zostało to wspomniane, ale będziemy też mówić o możliwości wykorzystania narzędzi oferowanych przez ten ośrodek i w nim rozwijanych. I zacznijmy może naszą rozmowę od przybliżenia celów i zadań ośrodka Clarin. Czy mógłbyś wyjaśnić, kiedy, dlaczego i po co powstał ten ośrodek we Wrocławiu? To znaczy tak, ośrodek we Wrocławiu powstał w zasadzie w roku 2013. W zeszłym roku obchodziliśmy jubileusz, dziesięciolecie. I to jest ten moment, o którym możemy mówić o Clarinie jako takim. Natomiast ośrodek wrocławski, który zajmuje się przetwarzaniem języka naturalnego, technologiami przetwarzania języka, jest już starszy i myślę, że ten zespół zaczął się tak na twardo budować w okolicach roku 2005, kiedy podjęto pracę nad pierwszym naszym dużym zasobem językowym, czyli nad słowosiecią, wielkim relacyjnym słownikiem języka polskiego, wzorowanym na WordNecie z Princeton w Stanach. I tak wygląda pokrótce historia. No, ona, powiedzmy, że już jakaś jest. To już nie jest ośrodek nowy, to jest ośrodek, który faktycznie funkcjonuje od pewnego czasu. Przy okazji wiele różnych innych projektów realizował, chociażby Daria, też jeden z bardziej znamienitych, o których warto wspomnieć. Mieści się przy Centrum przepraszam, przy Katedrze Sztucznej Inteligencji Politechniki Wrocławskiej, ale tutaj warto zauważyć, że przy realizacji samych celów Clarin pracuje jeszcze pięć innych jednostek i razem z Politechniką tworzą one konsorcjum. To jest Instytut Podstaw Informatyki PAN, Instytut Slawistyki PAN, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski i Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Także te sześć jednostek w sumie tworzą konsorcjum realizujące cele Clarinu. No i teraz, co ważniejsze, ważniejsza część pytania, bo oczywiście historia myślę, że będzie przede wszystkim interesująca dla historyków nauki, mam nadzieję. Natomiast myślę, że istotniejszą częścią tego pytania jest to po co. Jest to tym istotniejsze pytanie, że Clarin jest konsorcjum funkcjonującym za pieniądze publiczne. To znaczy faktycznie od 2013 roku jesteśmy utrzymywani przez kolejnych turach. To nie jest tak non-stop. Musimy składać podania o kolejne wnioski, o kolejne finansowania w kolejnych latach. No ale można powiedzieć, że w sposób stały, z niewielkimi przerwami, jesteśmy finansowani od 10 lat przez ministerstwo, przez resort nauki. Oczywiście w różnych latach różnie się nazywał. Rządy się zmieniały, ale faktycznie to finansowanie było utrzymywane. I skoro jest to utrzymywane z pieniędzy publicznych, to myślę, że obywatele chcieliby wiedzieć, jaki jest powód. A powód jest
Prozaicznie, jeżeli się cofniemy, no właśnie jakieś 13, 14 lat temu, kiedy pomysł Klarin zaczął, powołania Klarin do życia zaczął funkcjonować w umysłach wielu naukowców europejskich, sytuacja na rynku przetwarzania języka wyglądała kompletnie inaczej niż dziś. Dzisiaj mamy rok 2024, luty. Jesteśmy po rewolucji transformatywno-generatywnej, właściwie w jej trakcie, i w zasadzie już nie wyobrażamy sobie życia bez niektórych technologii językowych. Asystentów głosowych mamy w swoich telefonach, mamy często w naszych domach, pomagają nam w codziennym życiu. No, 14 lat temu to nie było takie oczywiste, a już szczególnie nie było oczywiste dla mniejszych języków innych niż język angielski w przypadku Europy. I te 14 lat temu wielu naukowców, głównie z dziedzin informatycznych, ale nie tylko, postanowiło zmienić sytuację, która wtedy miała miejsce, to znaczy postawili sobie za cel uprzystępnienie tego, czym dysponowali ówcześni naukowcy zajmujący się przetwarzaniem języka, innym naukowcom. Chodziło o to, żeby z technologii przetwarzania języka mogli skorzystać nie tylko informatycy, i to jeszcze bardzo wyspecjalizowani, bo nie wszyscy, żeby nie tylko oni mogli skorzystać z tych technologii, ale by dostęp do nich mieli również przedstawiciele innych nauk. Tutaj szczególnie chodziło o nauki humanistyczne i społeczne, czyli te nauki, gdzie tekst napisany w języku bądź wypowiedziany w języku naturalnym jest, no, często materiałem badawczym, ponieważ no, często nośnikiem informacji nie tylko dla językoznawców, ale również dla literaturoznawców, dla historyków, historyków sztuki, socjologów. I tutaj mógłbym jeszcze wymieniać dużo dyscyplin, ale może nie w tym momencie. Bardzo często tym nośnikiem danych naukowych jest właśnie tekst. To jest tak oczywiste, że niektórzy nawet sobie nie zdają z tego sprawy. Czasami tak jest, że podczas rozmów na przykład z prawnikami, w momencie, kiedy uświadamiamy im, że na przykład zestaw wyroków razem z umotywowaniem tych wyroków może być traktowany jako dane naukowe, dane badawcze, no oni są bardzo zaskoczeni, to są przede wszystkim wyroki i nie rozróżniają. To nie jest błąd, to jest po prostu doprecyzowanie. I tak, wracając się do tego okresu 10 lat temu, naukowcy wtedy wymyślający Clarin, będący inicjatorami, zdiagnozowali te bariery, które powodowały, że nie każdy mógł z tych technologii korzystać, i wytyczyli ścieżkę, co zrobić, żeby tę sytuację zmienić. I ta ścieżka była podzielona na kilka etapów. Oczywiście pewne kamienie milowe do osiągnięcia. Można powiedzieć, że te bariery, one się orientowały przede wszystkim w takich obszarach jak infrastruktura, ale też prawo, to znaczy sytuacja prawna zasobów językowych, również oczywiście kompetencje użytkowników. I te bariery po kolei były pokonywane. Także dzisiaj możemy mówić o tym, że właściwie większość tych zdiagnozowanych problemów została przezwyciężona, przynajmniej na takim poziomie, że przeciętny przedstawiciel, badacz z nauk humanistycznych i społecznych, oczywiście musi jeszcze wykonać pewną pracę, żeby nabyć pewne umiejętności pracy z tymi narzędziami, zasobami, ale to nie wymaga już wielomiesięcznych, a czasami wieloletnich przygotowań. To jest dzisiaj kwestia szkolenia, które trwa kilka godzin, no może parę dni, ale nie wymaga naprawdę poświęcenia dużej części życia, żeby nabyć te umiejętności. Myślę, że to jest duży sukces. Kolejnymi takimi sukcesami jest to, że pewne bariery prawne zostały również pokonane, i również udało się tę infrastrukturę zintegrować. Warto sobie przypomnieć, że jeszcze właśnie te 14-15 lat temu wiele danych językowych funkcjonowało w różnych nieprzystawalnych do siebie mikroinfrastrukturach uczelnianych, które różniły się formatami, które nie miały spójnej przeglądarki, która mogłaby
zasoby, wykazywać, indeksować zasoby i później wykazywać ich istnienie. Dzisiaj mamy to wszystko i sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Także to są chyba odpowiedzi na to pytanie. Jedna rzecz dotycząca historii, druga tego, po co w ogóle Clarin jako infrastruktura badawcza na poziomie europejskim została powołana. Może jeszcze dodam, że jest to infrastruktura rozproszona, to znaczy w przeciwieństwie do innych infrastruktur badawczych, na przykład CERN-u, my nie mamy jednej siedziby, europejskiej siedziby. Znaczy ona jest w Utrechcie, ale pełni funkcję administracyjną, koordynujące, a nie znajduje się tam ani infrastruktura ta techniczna, ani ekspercka. Tam po prostu znajduje się biuro, które obsługuje sprawy już takie ogólnoinfrastrukturalne. Natomiast te centra, te miejsca, gdzie faktycznie można powiedzieć, że zlokalizowane są instrumenty badawcze, repozytoria, narzędzia. To są centra narodowe rozsiane po całej Europie. Tych centrów jest chyba 23 w tej chwili. One dostarczają przestrzeni roboczych, narzędzi i również wiedzy. To znaczy, faktycznie to są te miejsca, gdzie można szukać informacji na temat tego, jak wykorzystywać infrastrukturę w swoich badaniach. Właśnie wspomniałeś kilka razy już, że ośrodek Clarin.pl we Wrocławiu funkcjonuje już przeszło 10 lat, ale z różnych rozmów wynika, że niestety badacze czasem nie wiedzą o tym, że taki ośrodek istnieje. No i teraz pytanie, dlaczego Twoim zdaniem powinni interesować się tym ośrodkiem, tym, co oferujecie, tym, co robicie, wiedzieć o tym, jakie możliwości stoją przed ich badaniami dzięki temu, że będą wykorzystywać ten wasz potencjał techniczny, oczywiście i merytoryczny. To znaczy, to zależy na którym etapie badań, ale generalnie interesowanie się tym, co robimy, jak zmieniamy naszą ofertę, jak wygląda też nasza oferta szkoleniowa, daje efekt w postaci tego, że ułatwiamy sobie życie. To znaczy, bardzo wiele rzeczy, które do niedawna były robione ręcznie, mogą być teraz zautomatyzowane. To jednocześnie ułatwia nam życie, bo po pierwsze skraca czas niektórych działań badawczych, zmniejsza zasobożerność, to znaczy faktycznie nasze badania wtedy nie wymagają aż takich dużych nakładów na ludzi, bo niektóre prace laborantów, osób, które wspomagały badania gdzieś tam na poziomie analitycznym, mogą zostać zautomatyzowane i przekazane do programów komputerowych, serwerów, do miejsc, które przetwarzają te dane w sposób automatyczny. No i to w sposób naturalny ułatwia, przyspiesza, obtania nam takie badania. Ale myślę, że jeszcze jest jeden aspekt, to znaczy taki, że łącząc się z nami, jesteśmy w stanie. Łącząc się z nami i obserwując to, co robimy, jesteśmy w stanie wejść w pewne środowisko, które wytwarza trochę taki efekt synergii. W sposób nie do końca intencjonalny mam wrażenie, że staliśmy się jednym z takich punktów w Polsce, który łączy badaczy w pewne jedno środowisko. Środowisko badaczy tekstów, bez względu na to, jakie dyscypliny oni reprezentują. Czy to jest socjologia, czy historia, czy językoznawstwo. A to powoduje, że łatwiej jest nam tworzyć zespoły interdyscyplinarne, co jest przynajmniej w zamiarze aktualnych władz zajmujących się nauką, no chyba pożądanym efektem. Czy faktycznie badania interdyscyplinarne to jest coś, co podobno ma być przyszłością nauki. I myślę, że u nas jest łatwo znaleźć pracowników, którzy są w stanie nam pomóc. Także można powiedzieć, że aspekty są dwa. Jeden jest środowiskowy, to jest ten, który właśnie przed chwilą, o którym przed chwilą wspomniałem, a drugi jest taki metodologiczno-techniczny. To znaczy my faktycznie umożliwiamy przeprowadzanie badań własnych
Nie wtrącając się nie za bardzo, bo korzystanie z naszej infrastruktury nie oznacza tego, że musimy koniecznie zdobywać na przykład jakieś pozwolenia z naszej strony. My tym się nie zajmujemy. My zajmujemy się umożliwieniem przeprowadzenia badań, oceną ewentualnie tego, czy to jest wykonalne, niektóre sposoby wykorzystania aparatury mogą się okazać wykraczające poza możliwości tych aparatury. Ale to jesteśmy w stanie dość szybko zrobić. Także jesteśmy w stanie to ocenić. My w żaden sposób nie ingerujemy w badania, nie oceniamy ich i również nie wyceniamy. To znaczy, korzystanie z infrastruktury jest bezpłatne, ponieważ jest ona utrzymywana ze środków publicznych. Zatem każdy badacz, również wykonujący badania, za środki publiczne, pracownik publicznej nauki może skorzystać z niej za darmo. Czasami oznacza to, że zająć miejsce w kolejce i chwilkę poczekać, ponieważ inne zadania są realizowane, które wcześniej się zgłosiły, ale to jest tylko kwestia czasami czasu. No chyba, że okaże się, że jakieś zadania są niewykonalne, ponieważ oczekiwania wobec tej aparatury czy metod przerastają w możliwości. Wtedy staramy się ocenić, czy jesteśmy w stanie bezkosztowo coś zmodyfikować w tej aparaturze. Zdarzają się takie przypadki. No, czy też te modyfikacje wymagałyby większych nakładów pracy, i wtedy często proponujemy współpracę, to znaczy wspólnie szukamy środków na to, żeby taką infrastrukturę w jakiś sposób zmodyfikować, tak żeby odpowiadała zapotrzebowaniu. No właśnie, cały czas używasz takiego sformułowania: infrastruktura badawcza, aparatura, narzędzia. Wiemy, że ta oferta jest bardzo duża i tak jak mówiłeś, i są to narzędzia, które są dostępne bezpłatnie online w każdej chwili, więc może przybliżysz, jakie to są narzędzia i jak można je wykorzystać konkretnie w badaniach naukowych. To jest tak, że generalnie technologia językowa jako całość składa się z kilku podsystemów o różnych funkcjach. Przede wszystkim jest potrzebny sprzęt obliczeniowy, a więc serwery, jednostki liczące. I my je zapewniamy w tej chwili nauce za darmo. One są zlokalizowane właśnie na Politechnice Wrocławskiej, to są te miejsca, gdzie dokonywane są obliczenia i przechowywane dane. Druga rzecz to jest oprogramowanie, czyli narzędzia, prostsze narzędzia, my nazywamy je usługami, na przykład analiza morfosyntaktyczna języka, czyli przypisanie każdemu słowu w jakimś tekście, który analizujemy, informacji na temat jego formy gramatycznej, na temat części mowy, którą reprezentuje dane słowo. Również bardziej złożone usługi, jak analiza syntaktyczna, po prostu, czyli składniowa, z rozpoznaniem tego, jaką funkcję składniową pełnią pewne poszczególne wyrazy. Ale to są cały czas te prostsze, czyli to są takie na poziomie tak zwanego preprocessingu. Ale mamy też bardziej zaawansowane aplikacje badawcze, których zadaniem jest później zebranie tych podstawowych informacji i pomoc badaczowi w porządkowaniu tych danych, próbie syntetyzacji. Za chwilę opowiem dokładnie, jakie to są aplikacje, bo myślę, że one są szczególnie interesujące. Chciałbym jeszcze zauważyć, że w wyniku rozwoju no i właśnie. I to magiczne słowo infrastruktura. Infrastruktura to jest to wszystko. Czyli to jest oprogramowanie razem z zasobami, które działa na maszynie, czyli na komputerze pewnej skali. Żeby skorzystać z tej infrastruktury, nie trzeba niczego instalować u siebie na komputerze. Wystarczy mieć zwykłą przeglądarkę internetową. Rekomendujemy przeglądarki Firefox i Google Chrome, ale tak naprawdę można próbować również z innych przeglądarek korzystać. W wielu przypadkach odbędzie się to z sukcesem na pewno. Dlaczego te dwie przeglądarki? To nie jest tak, że coś preferujemy, tylko statystycznie są to dwie najczęściej wykorzystywane przeglądarki.
Niestety nie mamy zasobów, żeby utrzymywać gotowość techniczną dla wszystkich przedmiotów, więc musimy dokonać pewnej selekcji. Trzymamy się tych najpopularniejszych. No więc tak, mamy infrastrukturę, mamy dostęp, czyli ktoś, kto chce z niej skorzystać, musi mieć dostęp do internetu, musi mieć własny komputer i na tym komputerze zainstalowano jedną z tych przeglądarek, które wymieniłem. Musi być również naukowcem, to znaczy najlepiej, jeżeli jego uczelnia, który jest zatrudniony, jest w stanie zalogować się na platformę e-Science. To jest taka platforma dostarczana, która poświadcza to, że jesteśmy naukowcami. Większość uczelni w Polsce, zarówno publicznych, jak i prywatnych, należy już do tej federacji i jeżeli ktoś ma wątpliwości co do tego, czy może się zalogować, powinien skontaktować się ze swoją biblioteką. Tam zazwyczaj pracownicy biblioteki najlepiej wiedzą, jak skorzystać z logowania federacyjnego, no, jeżeli takie problemy wystąpią. No i teraz tak, co my mamy na tej naszej infrastrukturze? Przede wszystkim mamy trzy, no ciągle trójki się nastrzymi. Mamy trzy grupy rzeczy, które mogą być interesujące dla badaczy. Przede wszystkim mamy przestrzeń roboczą, to się nazywa Clarion Cloud w tej chwili, czyli to wygląda troszeczkę jak Google Drive, z tą różnicą, że nikt tam nie zagląda. Mamy oczywiście ograniczoną ilość miejsca, to jest w tej chwili chyba 2 gigabajty, ale można poprosić o więcej, jeżeli taka potrzeba jest. Oczywiście przyznajemy dodatkową przestrzeń. W każdym razie na tym dysku możemy przetrzymywać swoje dane, możemy bezpośrednio z tego dysku łączyć się z niektórymi usługami i przetwarzać te nasze dane, ale przede wszystkim są one tam bezpieczne. To znaczy, to jest w przeciwieństwie do usług chmurowych dostarczanych przez niektórych globalnych graczy, no my gwarantujemy, że te dane, które będą zdeponowane u nas, one nie posłużą do uczenia żadnych na przykład modeli językowych. Nie, one są tam zdeponowane i bezpieczne jak w sejfie. To jest pierwsza rzecz. I razem, można powiedzieć, że w jednej przestrzeni z tą platformą roboczą Clarion Cloud występuje też repozytorium DSpace. Właśnie to jest repozytorium danych naukowych w technologii DSpace, które umożliwia nam deponowanie danych, publiczne deponowanie danych na otwartej licencji. Co to daje? To daje to, że jeżeli tam zdeponujemy nasze dane, to cały świat w ciągu tygodnia dowie się, że takie dane istnieją. Oczywiście to brzmi, nie robimy wokół tego wielkiej afery. To nie jest tak, że Twitter się rozgrzewa i te informacje gdzieś zaczynają krążyć. Cały świat się o tym dowiaduje poprzez system indeksowania metadanych, ponieważ my deponując swoje dane, na przykład korpus językowy, na przykład zestaw map, na przykład nagrania rozmów, opisujemy je metadanymi, no, trochę tak jak w bibliotece, karta w kartotece, nie w kartotece, tylko Katalog przepraszam. kartkowy. Tak. Jak w katalogu kartkowym, taka pojedyncza karta książki jest wypełniana. Tylko najlepsze jest to, że informacja o tym, że my coś takiego zdeponowaliśmy i wypełniliśmy taką kartę zasobu, bardzo szybko wędruje jak po drabince do przeglądarek, wyszukiwarek metadanych wyższego szczebla. I dochodzimy do IOSC-u, czyli European Scientific Data Cloud, jakoś tak. W każdym razie na poziom już europejski, gdzie w jednej przeglądarce metadanych możemy przejrzeć właściwie wszystkie repozytoria danych naukowych w Europie, które są zrzeszone właśnie w tej federacji. No i to jest super, bo jesteśmy w stanie za pomocą szybkiej kwerendy w jednym miejscu wyszukać wszystkie dane naukowe, które są dostępne. Również te, które są zamknięte, czyli do których dostęp nie jest natychmiastowy, bo na przykład dane te
Nie można ich udostępnić ze względu na to, że zawierają wrażliwe informacje. Natomiast wiemy, gdzie te dane się znajdują i jeżeli spełniamy pewne kryteria dostępu do tych danych, wiemy, do kogo się zwrócić, żeby takie dane pozyskać. Dane, które są zdeponowane w repozytoriach, rozsianych po całej Europie, one są później indeksowane właśnie w European Science Cloud, w której szybko, za pomocą kilku kliknięć dosłownie, jesteśmy w stanie dowiedzieć się na tym portalu, czy dane, które nas interesują, są nam potrzebne do badań, funkcjonują w jakichś repozytoriach, czy nie. Czy do nich dostęp jest za pomocą jednego kliknięcia, bo czasami naprawdę tak to wygląda, czy też musimy spełnić jakieś dodatkowe kryteria. Na przykład musimy udowodnić swoją naukowość albo uzyskać czyjąś szczególną zgodę. No, to się zdarza. Czasem jest to potrzebne, ale zazwyczaj właśnie w tych kartach zasobów jest opisane, co należy zrobić, żeby taki dostęp uzyskać. Więc bardzo polecam korzystanie z IOSK-u, a właściwie to się nazywa IOSK Marketplace, bo w tym miejscu dane nie tylko z Clarino, również z innych infrastruktur badawczych są gromadzone, informacje o tych danych i tam można je pozyskać. Korzystając z naszego repozytorium, my również dajemy znać światu, właśnie tym przeglądarkom wyższego rzędu, że takie dane istnieją i jeżeli ktoś chce, może z nich skorzystać. Czemu to jest istotne? Pomijając wszystkie naukowo-altruistyczne motywacje, to jest istotne z tego powodu, że wiele instytucji grantodawczych, na przykład NCN, ale nie tylko, ich jest naprawdę dużo, tych fundatorów, tych instytucji fundujących granty, wymaga, aby nasze dane naukowe po skończonym procesie, po skończonych badaniach były właśnie dostępne w sposób otwarty poprzez bezpieczne repozytorium, które spełnia standardy FAIR. Jednym z nich jest właśnie nasze repozytorium. Więc gwarantujemy, że deponując tam dane, spełniacie Państwo te wymagania, których wymaga na przykład NCN czy inne instytucje grantodawcze. Myślę, że jest to dość istotne. Tym bardziej, że deponowanie w tym repozytorium nie jest niczym trudnym, a w razie czego my również zapewniamy wsparcie. I to jest pierwszy obszar. Drugi obszar to są właśnie wspomniane narzędzia badawcze, czyli narzędzia, dzięki którym jesteśmy w stanie przeanalizować nasze teksty. Trzeci obszar to są zasoby, czyli to, co może być analizowane. Narzędzia w tej chwili nie są aż tak bardzo. Nie chcę, żeby źle to zabrzmiało, narzędzia są bardzo ważne, ale są wtórne względem zasobów. O sile nauki, o sile tych nauk krajowych, różnych krajów zrzeszonych w Clarinie, decyduje nie tyle dostępność narzędzi, bo mówię, to jest sprawa wtórna, ile dostępność zasobów. Im więcej jest zasobów językowych, tym łatwiej nam tę naukę robić. My również tworzymy nasze zasoby, to znaczy zazwyczaj na nasze potrzeby, które później są również udostępniane wszystkim badaczom. I przykładem takiego zasobu jest chociażby słowo sieci, o którym wspomniałem już, czyli ten wielki relacyjny słownik języka polskiego, ale również Korpus Politechniki Wrocławskiej. Więc nieduży, za to bardzo bogato anotowany manualnie korpus różnych tekstów na wolnej licencji. To jest ciekawy korpus, bo po pierwsze, wszystko, co tam jest, jest na otwartych licencjach Creative Commons, a więc możemy sobie wykroić część tego korpusu, dokonać jakichś badań, na przykład dodatkowej anotacji, następnie upublicznić ten korpus i nie łamiemy żadnych praw autorskich. Możemy być pewni. Także to właściwie o to chodziło, tworząc ten korpus, żeby stworzyć coś, co na pewno nie będzie obciążało sumienia badaczy, jeżeli z tego skorzystają i postanowią to ponownie gdzieś zdeponować. No i druga rzecz, ten korpus może stanowić taki punkt odniesienia. Ktoś zajmuje się, powiedzmy, ręczną anotacją na jakichś poziomach swoich zasobów, nie naszych, nie tego korpusowego, tylko jakichś swoich zupełnie innych, może później porównać statystyki i zobaczyć, czy ta anotacja poszła dobrze, źle, czy można coś poprawić, czy to już jest taki poziom, którego w zasadzie przeskoczyć się nie da, albo będzie to bardzo trudne i może nie warto tego robić. Nasze zasoby możemy przejrzeć w katalogu zasobów na naszej stronie internetowej, ich tam jest całkiem sporo. Są również zasoby wielojęzyczne, np. polsko-słowiańskie, polsko-bałtyckie, polsko-angielskie. To są w tej chwili te języki, które jakoś tam
spektrum naszego zainteresowania leżały do tej pory, co nie znaczy, że na tym poprzestaniemy, ale na tę chwilę to są te najważniejsze zasoby, korpusy, słowniki, warto tam zajrzeć. I jest to miejsce, z którego można zasoby pozyskiwać, ściągać i robić z nimi takie rzeczy, które naukowcom są potrzebne. I najszerszą zasoby są o tyle ciekawe, że można z nich skorzystać na wiele różnych sposobów. Ich przygotowanie zazwyczaj zajmuje bardzo dużo czasu i to jest to, co bardzo obciąża humanistów cyfrowych, nie tylko nas, nie po prostu humanistów cyfrowych jako takich, przygotowywanie danych. A jednocześnie te zasoby, kiedy już są gotowe, są bardzo nudne. To znaczy, one po prostu są, one są bardzo statyczne. Żeby z nich skorzystać, żeby z nimi coś zrobić, wypadałoby mieć usługi. No i to jest właśnie ta kolejna, trzecia noga, którą oferujemy naszym użytkownikom, żeby się stabilnie można było popracować z tym, czyli usługi i aplikacje. Usługi, jak już wspominałem, to są te narzędzia, te programy, które pozwalają na analizę na bardzo podstawowym poziomie, na przykład morfosyntaktycznym, syntaktycznym. Zaś aplikacje umożliwiają później zebranie tych informacji z podstawowego poziomu, przetworzenie i już wyciąganie jakichś wniosków. Przykładem są aplikacje do analizy topikowej, czy też tematycznej. To zależy od terminologii, jaką się posłużymy. To jest bardzo ciekawy blok aplikacyjny. Tam dzięki niemu jesteśmy w stanie przeanalizować, jakie mikrotematy towarzyszą jakiemuś głównemu tematowi, który jest realizowany w tekstach przez nas zebranych. Załóżmy, że mamy korpus tekstów, którego cechą jest to, że wszystkie teksty dotyczą, no powiedzmy, leczenia nowotworów w Europie. I załóżmy sobie, to może być tak zebrany korpus, może posłużyć różnym dyscyplinom naukowym. Może być ciekawy i dla językoznawcy, i dla historyka, bo jeżeli będziemy mieć metadane dotyczące czasu powstania tekstów, możemy śledzić dyskurs na temat leczenia nowotworów w Europie. To może być interesujące oczywiście dla samych medyków, dla osób, które zajmują się medycyną, chcą wiedzieć, jak na poziomie takim społecznym, informacji dostępnej społeczeństwu widziane są terapie dotyczące leczenia nowotworów. Mniejsza z tym, z jakiej dyscypliny pochodzimy i w jakim celu będziemy to analizować, powiedzmy, że interesuje nas to. Wiemy, że te teksty zebrane przez nas w korpusie wszystkie dotyczą nowotworów i leczenia nowotworów, ale interesuje nas to, jaka jeszcze tematyka tam się pojawi. Bo czym innym będzie leczenie nowotworu w kontekście na przykład zarządzania służbą zdrowia i finansowania służby zdrowia, a czym innym będzie leczenie nowotworów w kontekście dietetycznym, a jeszcze czymś innym w kontekście sportu i profilaktyki zdrowia. Jeszcze czym innym będzie w kontekście dostępu do służby zdrowia. Prawdopodobnie te tematy, które przed chwilą wymieniłem, one jakoś się pojawiają w tekstach dotyczących leczenia nowotworów, ale pewnie w różnych publikatorach, w różnym nasileniu, ponieważ raczej periodyki zbliżone do czasopism naukowych, medycznych będą interesowały się czymś innym niż na przykład portale internetowe, gdzie popularyzowane są zdrowe nawyki. To będą zupełnie różne dyskursy. Znaczy, jeden dyskurs, różne perspektywy. I chociaż dyskursy może też różne, trzeba by było się zastanowić. No w każdym razie być może różnica między poszczególnymi typami publikatorów leży właśnie w tym, jakie mikrotematy są poruszane w kontekście tego jednego dużego, spajającego tematu. Dzięki narzędziu Topic jesteśmy w stanie to sprawdzić, jak w danej grupie tekstów, temu, jakie mikrotematy towarzyszą głównemu tematowi. Przy odpowiednim rozszerzeniu tych badań jesteśmy w stanie sprawdzić, jak to się zmieniało w czasie.
Na przykład jesteśmy w stanie przypisać to, który publikator, którymi mikrotematami będzie się charakteryzował, to już jesteśmy w stanie dzięki temu zrobić. To jest przykład działania. Inny rodzaj aplikacji badawczych to te, które odnoszą się bardziej do materii językowej. Tutaj zauważmy, że analiza topikowa, ona zdaje się, że służy bardziej analizie treści, semantyki, tego, jaka informacja jest przekazywana w tekście. Czy tak jest, to jest osobny temat do dyskusji, w który wolałbym dzisiaj nie wchodzić, bo mogłoby to zająć dużo czasu, ale osobnym blokiem aplikacji, stojącym niejako w opozycji do tego bloku topikowego, jest blok funkcji, które umożliwiają badanie materii języka. Czyli zapominamy na chwilę o treści, o tym, co jest komunikowane. Interesuje nas to, jak coś jest komunikowane. Jak to się dzieje? Rozpoznawana jest automatycznie cała grupa cech językowych, takich na poziomie gramatycznym tekstu, który jest analizowany. A następnie, ze względu na metadane, te cechy są jakoś grupowane. Dzięki temu jesteśmy w stanie analizować takie rzeczy jak autorstwo, jak gatunkowość, czyli na przykład z dużej grupy tekstów, które reprezentują bardzo różne gatunki piśmiennicze. Jesteśmy w stanie szybko wysegregować te gatunki, które nas jako badaczy interesują, ponieważ nie, powiedzmy, że interesują nas tylko teksty, które są pisane w pierwszej osobie. Bo nie wiem za bardzo dlaczego, ale na przykład psycholog może mieć taką potrzebę, bo szuka jakichś markerów opisywania jakichś zdarzeń mentalnych. I to może być dla niego bardzo istotne. Albo mamy do czynienia z kimś, kto szuka cech gatunkowych wyroku sądowego. Już mówiliśmy o prawnikach i ktoś może wiedzieć, że w jego korpusie, jakoś pozyskanym, są wyroki. No, ale nie wie do końca, które dokumenty to będą tymi wyrokami. Bardzo szybko chce je posegregować. Za pomocą narzędzia właśnie do aplikacji do badań stylometrycznych jesteśmy w stanie to szybko zrobić. I takie badania się wykonuje. Na potrzeby tutaj chciałbym uczulić nie tylko językoznawczy, bo to jest taka trochę fałszywa perspektywa, że skoro mówimy o języku naturalnym, który przecież jest materią badaną przez językoznawców, no to pewnie jest to infrastruktura dla językoznawców. No i tutaj odpowiedź, a trochę kontra jest taka, że oczywiście dla językoznawców też, jak najbardziej, wśród naszych użytkowników grupa językoznawców zawsze jest bardzo liczna, ale również ta infrastruktura służy innym grupom badaczy. Bardzo dużo jest historyków, znaczy nie, historyków nie ma tak dużo, ale są tam historycy. Są historycy sztuki, bardzo kwita grupa literaturoznawców. Są lekarze, szczególnie właśnie zajmujący się zdrowiem psychicznym, psychiatrów, psychologów. Tak, to są te grupy, które są reprezentowane dość licznie, ale ostatnio zliczałem ilość tych dyscyplin, która jest reprezentowana przez naszych użytkowników. W tej chwili to idzie dosłownie w dziesiątki. W tej chwili mamy chyba 16 takich dyscyplin, z których użytkowników naliczyliśmy. Tam są nie tylko nauki humanistyczne i społeczne, chociaż one przeważają. Są też informatycy, są medycy innych profesji, innych specjalizacji niż psychiatria. Ostatnio się pojawiły nauki o ziemi dość obficie. Jeszcze nie prześledziłem dokładnie dlaczego, no ale jest to ciekawa informacja. Trzeba będzie, być może podejrzewam, ale to jest na razie tylko podejrzenie, że chodzi o nauki o ziemi, geografię, ale rozumianą z perspektywy albo ekonomicznej, albo turystycznej. A właściwie to chyba się jakoś nam zazębia. Ekonomistów mamy też dużo. Ekonomiści są bardzo zainteresowani na przykład badaniem wydźwięku emocjonalnego opinii o jakichś produktach. Albo badaniem wydźwięku emocjonalnego w komunikatach pochodzących z giełdy, czy też z komunikacji okołogiełdowych. Starają się analizować, czy
nastroje są pozytywne czy negatywne. To nie jest łatwe, ale całkiem możliwe. To też jest zresztą duża grupa naszych narzędzi, które stanowią pewien blok aplikacji, czyli narzędzia służące do analizy emocji zawartych w tekście, nacechowania, czy te emocje są pozytywne, czy negatywne, jakościowo, czyli czy wyrażane emocje raczej należą do grupy, na przykład, której przynależy etykieta zazdrość, czy też do grupy emocji, której przynależy etykieta radość. Jesteśmy w stanie do pewnego stopnia to przeanalizować. Także odpowiadając na Twoje pytania, trochę przydługa ta odpowiedź, ale myślę, że wyczerpująca. Nie w pełni, ponieważ powiem tak. Dysponujemy w tej chwili około 120 narzędziami, które są w naszej infrastrukturze. Bywa tak, że niektóre z narzędzi są ekstremalnie rzadko wykorzystywane, ponieważ są bardzo specjalistyczne. To jest troszeczkę jak z mikroskopami, na przykład. To znaczy, im bardziej dane narzędzie ma charakter specjalistyczny, tym mniejszej grupie badaczy ono się przyda. To czasami są pojedyncze przypadki. Im szersze jest spektrum działania jakiegoś narzędzia, tym oczywiście ta grupa badaczy będzie większa, liczniejsza, ale też może się okazać, że na pewnym poziomie precyzji to narzędzie będzie mało satysfakcjonujące. Będzie trzeba chwycić po kwerendzie, po takich wstępnych badaniach, trzeba będzie chwycić po coś bardziej specjalistycznego. I tu jest pewien problem, który chciałbym uświadomić, to znaczy utrzymanie tych narzędzi kosztuje. To są realne pieniądze. Nie stać nas na to, ani finansowo, ani kadrowo, bo to są godziny pracy, żeby wszystkie narzędzia cały czas działały tak samo dobrze. Dlatego staramy się utrzymywać te narzędzia, które są często używane, a narzędzia, które są rzadko używane, uruchamiamy czasami na specjalne życzenie użytkownika. Także jeżeli czasami Państwo trafią na jakiś element infrastruktury, który nie działa satysfakcjonująco, wyrzuca błąd, nie należy się specjalnie irytować. Po prostu należy się z nami skontaktować, powiadomić, że jakieś narzędzie nie działa, a jest się zainteresowany, i my postaramy się w miarę szybko to narzędzie postawić na nogi, tak żeby można było z niego skorzystać. No to jest taka uwaga, można powiedzieć, zza kulis. No niestety nie jesteśmy wielką globalną firmą, która może sobie na coś takiego pozwolić, ale wydaje mi się, że nie powinno być to bardzo bolesne, co najwyżej troszeczkę utrudniające działanie, Wydłużające pewnie też. ale jest to już łatwe. Trochę tak, ale zazwyczaj no, w ciągu tygodnia jesteśmy w stanie takie narzędzie, które działa błędnie bądź po prostu nie działa, jesteśmy w stanie je naprawić. Znaczy naprawić, przygotować do tego, żeby ono było możliwe do wykorzystania. Także myślę, że tydzień to jeszcze jest do A tak przyjęcia. jak powiedziałeś, wyczerpująco na moje pytania, odpowiadasz z nadgadkiem, bo właśnie chciałam nawiązać do tych Staram się. dyscyplin, bo rzeczywiście jak ktoś na własną rękę chciałby szukać informacji o tych usługach, aplikacjach, które oferuje Klarin, to znajdzie takie sformułowania typu narzędzia do przetwarzania języka naturalnego, wspomniana przez Ciebie stylometria, czy analiza morfosyntaktyczna, czy analiza wydźwięku i to rzeczywiście sugeruje, że tą grupą targetową, czyli tą grupą, dla której są te narzędzia najbardziej przydatne czy przeznaczone, są filolodzy. No ale jest to mylne wrażenie, bo tak jak tutaj wymieniasz, są poza filologami, językoznawcami, literaturoznawcami też i historycy, są ekonomiści, jak się okazuje, medycy. Ja też czytałam raport z badania przeprowadzonego na przełomie 2014 i 2015 roku w Europie przez konsorcjum Daria, gdzie naukowcy humaniści cyfrowi deklarowali takie dyscypliny jak na przykład muzykologia albo teologia, a nawet teatrologia i performatyka, co w pierwszym takim gdy słyszymy po raz pierwszy taką informację, to mamy wrażenie, że coś tutaj jest nie tak. Jak się mają te narzędzia do tych dyscyplin? Więc może, jeśli możesz pochylić rąbkę tajemnicy, opowiedz o jakich
jakichś konkretnych projektach, które były realizowane, bo też Klarin wspiera nie tylko w samym użyciu narzędzi, ale też i w badaniu, tak jak powiedziałeś na początku. Co konkretnie robi się? Jakie konkretne problemy badawcze są rozwiązywane przy użyciu właśnie tych narzędzi, które oferuje Klarin? Jasne. Chwycę po przykłady spoza świata Doskonale. filologicznego, bo może faktycznie jest to nie tyle banalne, bo to nie jest banalne, ale jest to o tyle oczywiste, że wiadomo, że filolodzy będą chwytać po narzędzia, które służą do badania języka. Jesteśmy potrzebni tam i staramy się działać tam, gdzie analizowane są jakiekolwiek dane językowe. Przykładem i to takim pierwszym z brzegu, który jesteśmy bardzo dumni, bo sami byliśmy zaskoczeni, że byliśmy potrzebni. Był zespół, który przygotowywał katalog dzieł malarskich Henryka Sienirackiego. To był projekt realizowany z grantu NPRH w latach 2015-2020. Nawet gdzieś tutaj sobie przygotowałem notatki na ten temat. Ten grant był realizowany, jego kierownikiem był profesor Jerzy Malinowski, zaś takim osobą łączącą środowisko właśnie historyków sztuki i nasze, czyli takie językoznawczo-informatyczne, był doktor Jakub Zarzycki. No i tak, o co chodzi? Otóż okazuje się, ja o tym nie wiedziałem, tego się nauczyłem. Tworzone przez historycy sztuki tworzą taki gatunek dzieł naukowych, który nazywa się katalogiem dzieł. Ten katalog to jest dość, nam się wydaje, że to jest oczywiste, ten katalog. No, to wcale nie jest takie oczywiste. Okazuje się, że to jest pewien rodzaj piśmiennictwa, który musi spełniać określone standardy. Generalnie w przypadku Henryka Sienirackiego chodzi o zgromadzenie wszystkich tekstów, które się pojawiły na przestrzeni historii, które traktowały o jego dziełach malarskich, czyli na przykład katalog i wystaw. Informacje o tym, że no, na jakiejś wystawie we Lwowie na przykład zaprezentowano takie prace. Później listy, czyli te listy, które się zachowały między samym malarzem a jego przyjaciółmi. Listy między redakcjami czasopism poświęconych sztuce a publicystami, którzy opisywali to, co robi Henryk Sienirackki. Na przykład krytykowali jego sztukę albo zdawali relacje z takich listów. Jest to duża ilość tekstu. I teraz na podstawie tego korpusu, bo to był swoisty korpus tekstów, historycy sztuki uzgadniają pewne informacje. Na przykład to, że jakiś obraz po raz pierwszy w piśmiennictwie pojawił się w którymś roku i był to list, załóżmy, malarza do żony, że właśnie nie pisze, kochana, właśnie skończyłem malować i jestem ciekaw twojej opinii. Obraz jeszcze nie ma tytułu, ale przedstawia łąkę, a na łące bociana. No i już wiemy, że skoro ten list jest datowany na konkretny dzień i on właśnie napisał, że taki obraz powstał, to jest informacja warta bardzo wiele, to czasami nawet w znaczeniu jak najbardziej ekonomicznym, ponieważ jeżeli po iluś latach, po iluś dziesięciu, iluś set latach odnajdywany jest nowy obraz i przypisujemy jego autorstwo po stylu temu malarzowi, uprawdopodobnia informacja o tym, że opis takiego obrazu pojawia się w jakimś piśmiennictwie, uprawdopodobnia jego autentyczność. I to jest bardzo ważne. Dla historyków sztuki, to myślę tutaj nie tylko o tych, którzy są zaangażowani w cały obieg aukcyjny, chociaż dla nich szczególnie, jest to naprawdę bardzo ważne. Jest to ważne również dla muzealników, którzy przygotowują opisy później tych obrazów już na konkretne wystawy. No i teraz, problem polegał na tym, że zespół profesora Malinowskiego zebrał ogromną ilość tych tekstów w formie różnorakiej, od zdjęć przez PDF-y po normalne teksty cyfrowe, już w pełni scyfryzowane w formatach tekstowych. I tych tekstów było tak dużo, że
historycy już zaczęli się w tym gubić. To znaczy, faktycznie te teksty jeszcze wzajemnie siebie cytowały, odnosiły jakoś do siebie nawzajem. Był problem z tym, żeby jedną informację na temat jakiegoś obrazu zweryfikować w kilku źródłach. No właściwie dla pojedynczego człowieka, który przygotowywał opis jakiegoś obrazu, przebrnięcie przez to całe piśmiennictwo było no niemalże niemożliwe. To by zajmowało bardzo dużo czasu. I my na potrzeby właśnie tego projektu scyfryzowaliśmy ten zasób, którym było piśmiennictwo, używając bardzo prostych metadanych, które tam zostały dostarczone przez twórców zasobu. I dzięki temu historycy mogli w krótkim czasie szybko przeglądać ogromne ilości tych tekstów. Prawdopodobnie szukając informacji na przykład na temat wydumanego przeze mnie dzieła Bocian na Łące, o którym wspominałem, prawdopodobnie posługując się tą metodą, której dostarczyliśmy, nie dotarli do wszystkich wzmianek na temat tego Bociana z różnych przyczyn. Technicznych, metodologicznych, no bardzo różnych. Ale na pewno do 85% wzmianek dotarły. No jasne, że gdzieś mogli czegoś nie dostrzec. Pytanie, do ilu procent tych wzmianek na temat tego obrazu dotarliby, nie korzystając z tej technologii? Nie sądzę, żeby to 100%. Pytanie, czy do mniejszej ilości niż za pomocą tych narzędzi, czy do większej? No ja nie podejmuję się rozsądzenia tego, ale skoro historycy zajmujący się malarstwem Siemieradzkiego postanowili jednak korzystać z tego narzędzia, no to podejrzewam, że jednak ta ocena wypada pomyślnie, bo gdyby było inaczej, to po prostu by z tego nie korzystali. A wiem, że korzystali to bardzo intensywnie, bo widziałem ilość wejść w ten korpus, więc było to satysfakcjonujące dla nas, napawające nas dumą. No efekt jest taki, że w ogóle ten katalog dzieł malarskich Henryka Siemieradzkiego powstał, jest wydany, możemy go nabyć, przejrzeć, wypożyczyć w bibliotece i przeczytać, co udało się dzięki temu narzędziu znaleźć. To była niewielka pomoc, dlatego że z naszej perspektywy przygotowanie tego korpusu nie było szczególnie czasochłonne. Ale myślę, że z perspektywy tych historyków wsparcie było dość duże. O czym nam to mówi w takim szerszym ujęciu? O tym, że dane językowe bywają jedynie medium, które niesie za sobą informacje istotne dla ekspertów z zupełnie innych dziedzin, których tak naprawdę ten język niewiele obchodzi. Ale już to, co w języku jest, co jest jego pomocą przekazywane, staje się bardzo istotne. I myślę, że to jest doskonały przykład. Innym przykładem badań, gdzie zastosowano innych niż filologiczne, gdzie stosowano również nasze narzędzia, są badania prowadzone, już zakończone przez profesor Hess z Uniwersytetu Jagiellońskiego, medioznawczyny, która badała dyskurs na temat, no właśnie, bardzo, bardzo nośny, wydaje mi się, ostatnio, to znaczy na temat wielokulturowości. A dokładnie sobie przygotowałem notatkę. Temat tego projektu to była wielokulturowość w dyskursie Rady Miasta i dyskursie medialnym na przykładzie Krakowa. To był cały zespół zbudowany przez profesora Agnieszkę Hess właśnie z UJ-u. Myśmy pomogli tam w przygotowaniu materiału, czyli szukaliśmy materiału językowego dotyczącego wielokulturowości w mediach krakowskich, w krakowskich czasopismach, wydawanych w określonym czasie. To był okres współczesny. Tutaj nie mówimy o jakimś materiale bardzo historycznym. Pomogliśmy również wyselekcjonować odpowiedni materiał z transkrypcji obrad Rady Miasta. Właśnie staraliśmy się ustalić wszystkie te miejsca w transkrypcjach sesji
Rady Miasta, gdzie pojawiało się jakieś słowo kluczowe dotyczące wielokulturowości. Czyli wielokulturowość, cudzoziemiec, multikulturowość, multikulturalność. Tutaj te różne możemy też oczywiście kategorie gramatyczne wyciągać. Byliśmy w stanie te informacje, te fragmenty, w których mówiono o wielokulturowości, zidentyfikować, dzięki czemu nasze panie badaczki nie musiały specjalnie czytać wszystkich transkrypcji, tylko miały to podane na tacy. Poza tym byliśmy w stanie, no właśnie za pomocą chociażby analizy topikowej, stwierdzić, w jakim kontekście, jakich mikrotematów pojawia się wielokulturowość. Czyli okej, dobra, mamy temat wielokulturowości, ale w kontekście czego? W kontekście sportu, kulinariów, życia kulturalnego miasta, może polityki? No i właśnie to staraliśmy się ustalić. Powstał raport dotyczący tego badania. Zachęcam do zapoznania się, bo jest to świetny przykład, moim zdaniem świetny przykład właśnie wykorzystania narzędzi cyfrowych do analizy tekstów w języku naturalnym, tak naprawdę na potrzeby zupełnie niefilologiczne. No, pani profesor jest akurat medioznawczynią, ale moim zdaniem na tyle, na ile umiem ocenić te badania, to one się sytuują tak na pograniczu medioznawstwa i politologii, bo tam ten aspekt dotyczący realizowania pewnej strategii, również strategii władzy, jest dość istotny. I bardzo, bardzo zachęcam do zapoznania się z tym raportem. Także to są dwa takie przykłady, wydaje mi się, zupełnie różne, które pokazują, że jak najbardziej niefilologiczne badania mogą być oparte o analizę tekstów. Powiem tak, każdy z tych korpusów, zarówno ten dotyczący mediów krakowskich, a właściwie, przepraszam, wielokulturowości w Krakowie, jak ten, który dotyczył tekstów Henryka Sienirackiego, byłby możliwy do przeanalizowania z perspektywy językoznawczej. Zdecydowanie. Myślę, Beato, że to Zdecydowanie. potwierdzisz. No właśnie. Dlatego można by było oczywiście też przeprowadzić badania językoznawcze. No i tu gdzieś się otwiera trochę taki temat poboczny, który gdzieś nam zasugerowałem wcześniej, czyli temat otwartej nauki i deponowania danych. Bo teraz wyobraźmy sobie, że profesor Agnieszka Hess skończyła swoje badania, gdzie analizowała ten dyskurs o wielokulturowości w Radzie Miasta i w mediach krakowskich z perspektywy medioznawczo-politologicznej, ale zakończyła te badania. Już temat został zamknięty, ale może się znaleźć badacz, na przykład językoznawca, który jest zainteresowany jakimiś właśnie lingwistycznymi aspektami realizowania tego tematu. I szkoda by było, gdyby musiał taki korpus budować od zera. To są i pieniądze, i czas, wszystko. Dlatego taki korpus po skończonych badaniach, które posłużyły na przykład medioznawstwu i politologii, warto jest zdeponować w otwartym dostępie, oczywiście o ile jest to możliwe ze względów prawnych, żeby ktoś inny mógł sobie go później pobrać i z zupełnie innej perspektywy przeanalizować. I temu ma służyć otwarta Masz nauka, więc. zdecydowanie, tak jak mówisz, że językoznawca może chociażby zająć się kwestiami gatunkowymi, skoro mówisz, że jest to konkretny rodzaj tekstu, to chociażby pod tym kątem można już takie filologiczne typowo badania zrealizować. I wspaniale, że wspominasz o tym, bo to pokazuje właśnie ten wachlarz możliwości, który jest związany i z tą infrastrukturą, którą oferuje Clarin, ale też i z innymi infrastrukturami badawczymi. I mam taką propozycję, żebyśmy rozpatrzyli jeden konkretny przypadek, hipotetycznie. Załóżmy, że mamy określony zbiór materiałów archiwalnych, na przykład prasę, korespondencję, stenogramy, dokumenty urzędowe, wszystko jedno. I teraz, co możemy zrobić? Jakie dane możemy uzyskać? Jak możemy przetworzyć te materiały przy użyciu aplikacji, usług, narzędzi klarinowych? I co wyzyskać z tych materiałów może? No, to akurat przykłady, o których wspomniałaś, to znaczy materiały urzędowe i stenogramy, transkrypcje są bardzo
dobrym materiałem. Szczególnie dla kogoś, kto nie ma jeszcze wielkiego doświadczenia w tworzeniu danych językowych. Dlatego, że te materiały są bardzo często ustandaryzowane, są pisane porządną polszczyzną, zazwyczaj te dane są już dostępne w formie cyfrowej, więc nie musimy się bawić w ich skanowanie, ocerowanie i tak dalej, to już jest gotowe. I fajnie, i dobrze, że tak jest. Co możemy z nich wyzyskać? Możemy na przykład dowiedzieć się, czy posługując się chociażby narzędziem Chronopress, tam mamy zdeponowane akurat nie dane urzędowe, tylko prasowe, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie wgrać w takie narzędzie danych urzędowych. Jesteśmy w stanie na przykład sprawdzić, czy w jakimś okresie nas interesującym w ogóle jakaś tematyka była realizowana. Załóżmy, że mamy korpus tekstów tworzonych w samorządach wojewódzkich w całej Polsce. I interesuje nas powódź, to znaczy temat powódź, działalność przeciwpowodziowa, tego typu rzeczy. Jesteśmy w stanie, dysponując takim korpusem, sprawdzić, w których samorządach ten temat był w ogóle poruszany, a w których nie. Nie tylko na poziomie prawodawczym, czyli takim, który by regulował jakieś kwestie związane z powodzią, bo to jest akurat łatwe do sprawdzenia w katalogach pism urzędowych. Ale jesteśmy w stanie również sprawdzić, czy na przykład temat powodzi nie pojawiał się w interpelacjach, w dyskusjach między radnymi, między przedstawicielami w sejmikach wojewódzkich. Jesteśmy w stanie sprawdzić, czy przypadkiem oni na przykład w kontekście budowy linii kolejowej nie dyskutowali gdzieś o tematach okołopowodziowych. Czyli to są bardzo konkretne rzeczy. Możemy zidentyfikować informacje, sprawdzić, w jakim czasie jakiś temat mógł być żywy, kto go realizował, czyli to już znowu jest informacja, którą później może analizować politolog. Która strona wachlarza politycznego odwoływała się do jakiejś tematyki, używała jakichś argumentów, na przykład dotyczących ochrony środowiska. Czy to będzie raczej lewica, prawica, centrum, a może jeszcze jakaś inna grupa społeczna. Także myślę, że dla politologa to też może być cenne. Identyfikowanie, wskazywanie, gdzie jakaś informacja się pojawia. Tak jak już mówiłem, czy analiza topikowa, czy przypadkiem nie jest tak, że jakiś temat, na przykład wielokulturowości, tak jak tutaj w przypadku badań, o których wspominałem, zawsze występuje w kontekście innego tematu. Mówimy o edukacji, ale tylko i wyłącznie w kontekście edukacji w jakimś regionie, ale tylko i wyłącznie w kontekście transportu. Bo na przykład dyskutujemy o tym, czy gmina ma finansować dowożenie dzieci do szkół, czy nie. No i jeżeli tak jest, to znaczy, jeżeli ta edukacja się pojawia tylko i wyłącznie w kontekście transportu, to chyba słabo. To znaczy, no nie fajnie, bo w zasadzie, jeżeli nie ma innych kontekstów, to znaczy, że ta edukacja jest mało ważna w danym rejonie. I chyba wniosek jest taki, że można by było coś poprawić. No ale nie wiem, to już zostawiam specjalistom, na przykład od edukacji, którzy badają to, jak temat edukacyjny jest w różnych częściach, w różnych regionach realizowany. Więc jesteśmy w stanie właśnie zidentyfikować te mikrotematy, które jakoś nam coś mówią na temat głównego tematu. No w przypadku narzędzi, w przypadku tekstów urzędowych chyba na niewiele nam się zda stylometria, bo język urzędowy jest tak na wysokim poziomie zorganizowany, skonwencjonalizowany, że tam cechy osobnicze są raczej rzadko występują. Ewentualnie możemy badać gatunki wypowiedzi Ale gdyby wziąć na przykład urzędowych. zeznania sądowe, to już na przykład, które byłyby dołączone do materiału urzędowego, No tak. to już można byłoby Tak. te narzędzia do badania stylometrii z powodzeniem, myślę, wykorzystać. Tak, teraz się nawet całkiem dużo dyskutuje na temat możliwości wykorzystywania modeli transformatywno-generatywnych, ale też narzędzi do przetwarzania języka w kontekście przesłuchiwania podejrzanych. Taka uwaga trochę na boku, ale to jest temat dość żywy.
Wracając, ale tak, jeżeli chodzi o Zeznania. przepraszam, o dokumenty sądowe, zeznania, tam myślę, że można by było wiele, wiele informacji z tego wyciągnąć i faktycznie dla kogoś, kto się zajmuje tego typu dyskursem bądź procesami prawnymi, może być to bardzo przydatne. Mnie się jeszcze kojarzą takie badania, no też z pogranicza chyba komunikologii, które dotyczyły w Stanach Zjednoczonych ghostwriterów, to znaczy przemówienia polityków w kongresie, były zostały przebadane pod kątem tego, ilu jest utajonych autorów tych przemówień. Niestety w tej chwili nie pamiętam autora badań, ale doszedł do dość zaskakujących wniosków. Wcale tych autorów tak zbyt wielu nie ma. I podział między klientami niekoniecznie przebiega po linii partyjnej. To znaczy, bywa tak, że od strony takiej czysto stylometrycznej jest ewidentne, że niektórym politykom Partii Republikańskiej piszą przemówienia ci sami ghostwriterzy, którzy piszą również przedstawicielom Partii Demokratycznej, co było dość zaskakujące. I ciekawe, jakby to było, gdybyśmy prześledzili naszych polityków. No, pytanie, czy przemówienie polityczne uznajemy, że jest tekstem urzędowym, czy no jest na pewno jakimś kancelaryjnym, chociaż też nie każde, ale no jest jakoś tam na pewno zbliżone do tej grupy tekstów, o których wspomniałaś. No i tutaj jakieś badania stylometryczne jesteśmy w stanie przeprowadzić. Badaniom tego typu w innych krajach, w Polsce jeszcze nikt tego nie robił w sposób systematyczny, ale w innych krajach badaniom podlegały teksty dotyczące programów wyborczych różnych partii. I szukano podobieństw, różnic. No, ogólna konstatacja była taka, że nie jest tak bardzo, od strony stylometrycznej, nie jest tak bardzo istotna ideologia reprezentowana przez partię. Istotne jest to, czy dana partia znajduje się w bloku rządowym, czy w bloku opozycyjnym. I faktycznie styl tych programów pisanych przez przedstawicieli partii opozycyjnych różni się znacząco od stylu partii rządowych. I można powiedzieć, że jest to taka prawda, która funkcjonuje w różnych obiegach, w różnych krajach. To znaczy, to jest niezależne od kultury prawnej. Mówimy raczej o Europie, ale faktycznie no, mimo tego, że to są niezależne państwa o różnych językach urzędowych, z trochę różną kulturą wyborów, to znaczy są różnie organizowane, to ten element wydaje się być może nie uniwersalny, ale wszechny. Partie stylometrycznie różnią się od tych rzeczy. Różnią się w zależności od tego, którą stronę tej barykady rządowej. No, to są takie rzeczy, które jesteśmy w stanie w miarę łatwo, bez większych problemów w tej chwili Właśnie mówisz, przetarć. że konkretne narzędzia można wykorzystać w bardzo różnych obszarach i w bardzo różnych celach, chociażby te narzędzia do stylometrii. I zastanawiam się, jak wygląda sam proces tworzenia tych narzędzi, oczywiście, jeśli możesz zdradzić, jak te rozwiązania techniczne są projektowane, to znaczy, czy one są opracowywane w konsorcjum poza konkretnymi odbiorcami, to znaczy, siada zespół, zastanawia się, co warto by było opracować, jaką aplikację i co ona będzie robiła. Czyli tak jakby w izolacji dokonuje się ten cały proces przygotowywania koncepcji narzędzia i jego opracowania. Czy może badacze reprezentujący te poszczególne dyscypliny, tak jak mówimy, no czasami bardzo odległe, jako ci użytkownicy wykorzystujący narzędzia, czy oni mają jakiś wpływ na tworzenie tych aplikacji, usług? Czy interesuje Was opinia, zadania, potrzeby właśnie tych odbiorców, użytkowników? No więc tak. To zależy, o którym etapie rozwoju infrastruktury mówimy. Gdzieś tam na początku, kiedy zaczynaliśmy w okolicach roku 2013, a nawet jeszcze trochę wcześniej, bo my już wiedzieliśmy, że ten Clarin będzie powstawał trochę wcześniej i wtedy tworzyliśmy pewne założenia, pewną grupę usług musieliśmy narzucić. To nie wynikało, że z tego, że czuliśmy się bardziej kompetentni, czy wiemy lepiej, to raczej chodziło o to, że mieliśmy świadomość tego, że od czegoś trzeba zacząć. I są usługi te podstawowe,
pewnego rodzaju musieliśmy ze względów czysto technicznych przygotować. No, na przykład tagowanie morfosyntaktyczne. No, bez tego nie jesteśmy w stanie w zasadzie zrobić nic więcej. Zapomnijmy o jakiejkolwiek stylometrii bez tych informacji właśnie z poziomu morfosyntaktycznego. Skoro tak, no to zaczęliśmy najpierw po linii najmniejszego oporu, czyli mając już informacje o na przykład o kwestiach morfosyntaktycznych, byliśmy w stanie, wiedzieliśmy, co jesteśmy w stanie wygenerować za ich pomocą, strony takiej czysto inżynierskiej, i to zaproponowaliśmy. Okazało się, że te rozwiązania zainspirowały kilku badaczy, i tutaj na przykład jest to dr Maciej Maryl z Instytutu Badań Literackich, jest to dr Marek Troszyński z Kolegium Civitas, socjolog. Tych badaczy na tyle to zainspirowało, że postanowili wykorzystać w swoich badaniach już te pierwotne narzędzia. Znaczy pierwotne, one już były skończone, ale powiedzmy na takim poziomie dość podstawowym. My, widząc, jak oni korzystali z tych narzędzi, byliśmy w stanie powiedzieć, co możemy zrobić podobnego, tyle że więcej. Czyli patrzyliśmy, jak oni z tego korzystają, gdzieś tam w kontakcie z nami, i próbowaliśmy zgadnąć, co jeszcze mogłoby im się przydać, skoro korzystają z tego w jakiś sposób. I to była jedna droga, czyli taka inspiracja. Szybko odpowiadając na to pytanie, tak, użytkownicy mieli wpływ na to, jakie narzędzia powstały. I efektem tego jest narzędzie LEM, czyli literacki eksplorator maszynowy, ponieważ jest to narzędzie, które za pomocą dość przystępnego interfejsu jest w stanie szybko wygenerować statystyki dla tekstów, które pierwotnie miały być literackie, stąd jego nazwa, literacki eksplorator maszynowy, ponieważ był stworzony właśnie we współpracy z Instytutem Badań Literackich, więc tę literackość tutaj uhonorowaliśmy, ale być może jest to trochę mylące, ponieważ tak naprawdę możemy tam badać bardzo różne teksty. Nie wcale nie muszą mieć charakteru literatury pięknej, bądź jakiejkolwiek literatury. I Lem już znalazł wiele swoich innych zastosowań. Lem na początku miał, nie pamiętam, tam cztery funkcje, które właśnie zostały zainspirowane przez badania Macieja Maryla, a w tej chwili ma tych funkcji chyba 12. Ponieważ kolejni użytkownicy, którzy korzystali z tego narzędzia, pytali nas, czy można by było, fajnie, że to macie, ale czy można by było jeszcze ten temat od innej strony ugryźć i zrobić coś takiego. Czasami się dawało, czasami nie, bo tych rzeczy, których się nie dało, to tam nie ma, ale te, które udało się opracować i przygotować pewną metodę, są zaimplementowane i można z nich teraz korzystać, na przykład w narzędziu LEM. Podobnie troszeczkę się to działo w przypadku narzędzi Websty, czyli właśnie narzędzia stylometrycznego, albo narzędzia Topic, czyli tego, który służy do analizy tematycznej. No i tak to wyglądało. To znaczy, faktycznie, no, myśmy na początku narzucali pewien model rozwoju, nawet nasz koordynator Matwiej Piasecki wielokrotnie opisywał to podejście takie dwukierunkowe, że z jednej strony my coś narzucamy jako, no, eksperci dziedzinowi techniczni, ale później napotykamy pewną reakcję od dołu, czyli mamy jakby działanie z góry i działanie z dołu. I opisał, że to jest po prostu dwukierunkowy model, nazwał to dwukierunkowym modelem rozwoju infrastruktury. Czyli można powiedzieć, że dynamika rozwoju tej infrastruktury właśnie tkwi z interakcji między tym, co twórcy są w stanie zaproponować, i później informacji zwrotnej, którą użytkownicy są w stanie wygenerować. Oczywiście ja troszeczkę idealizuję, bo nie zawsze to wygląda tak pięknie. Zdarza się tak, że no niestety my jakiegoś narzędzia nie jesteśmy w stanie przygotować, albo możemy je przygotować, ale ono działa tak jednostkowo, tylko i wyłącznie na jakimś materiale konkretnym, że nie za bardzo jest sens go powielać, bo na innych już nie będzie działać. No, zdarzają się też takie sytuacje. Czasami jest tak, że robimy coś
z myślą o tym, żeby było później przydatne dla wielu użytkowników, ale kończy się na tym jednym pierwotnym, bo niestety te zamiary się jakoś rozjeżdżają. Także my bardzo gorąco zachęcamy do tego, żeby wchodzić w interakcje również z przedstawicielami Klarinu, bo czasami wynikają z tego zupełnie nowe rzeczy, narzędzia, funkcje. Pamiętam, że musieliśmy zupełnie przebudować sposób działania edytora do słowo sieci, czyli takiego programu, dzięki któremu leksykografowie są w stanie budować słowo sieć. Musieliśmy troszeczkę przerobić to narzędzie w końcach roku 2019, dlatego że znaleźli się użytkownicy z Afryki Południowej, którzy dla swoich języków chcieli zacząć przygotowywać African Wordnet. Więc musieliśmy niejako zautonomizować działanie tego narzędzia, żeby ono działało niezależnie od kontaktu z Politechniką, że tak powiem. No ale udało się to zrobić i z sukcesem African WordNet powstaje przy użyciu tego narzędzia bardzo autonomicznie dzisiaj. Ale ta funkcja została również zainspirowana przez naszych użytkowników z RPA. Także to nie jest tak, że my siedzimy w wieży z kości słoniowej i robimy, co nam się wydaje. Czasami może się tak wydawać, ale staramy się jednak odpowiadać na jakieś zapotrzebowanie, które pojawia się z zewnątrz. No to jak tak wszystko super to wygląda, jest potencjał, są narzędzia, jest miejsce na rozmowę, na sugestie, wasza otwartość też, gotowość do współpracy. No to jak zwiększać tę świadomość zasadności użycia tego typu narzędzi w badaniach naukowych? No bo wiemy, że jednak jest nieufność, tak, części środowiska naukowego, nie będziemy ukrywać, że tak nie jest. To co można tu zrobić, jak myślisz? Oj, to jest bardzo złożony temat. Można to osiągnąć poprzez no przede wszystkim szkolenie się, tak? Tylko że no to jest troszeczkę przekonywanie przekonywanych, bo nasze warsztaty, szkolenia dotyczące przetwarzania języka przyjdą osoby, które już wstępnie się tym tematem interesują. Więc można powiedzieć, że to jest skuteczne, ale tylko dla pewnej grupy użytkowników przyszłych. Myślę, że to. No, moja hipoteza jest taka, niezweryfikowana, bo czas pokaże, że to jest troszeczkę efekt kuli śniegowej. To znaczy, zobaczmy, jak wygląda obieg informacji naukowych. No, oczywiście on głównie ma miejsce w periodykach, w czasopismach i na konferencjach. To jest jasna sprawa. I sądzę, że im częściej będą publikowane artykuły bądź referaty przez takich pionierów cyfrowej humanistyki, tym częściej ci, którzy nie są w temacie, będą narażeni na kontakt jakiś. Oczywiście ten kontakt reakcja na ten kontakt może być różna. Ktoś może stwierdzić, kurczę, ale to jest świetne, nie? Ja też tak chcę. A ktoś inny może powiedzieć, no dobra, fajne, ale to w ogóle jakby w tamtej dziedzinie Nie moja działa, w bajka. mojej nie. No ale i tak sukcesem jest, no tak, zupełnie inna bajka, po prostu nie mogę tego wykorzystać. Ale to i tak jest pewien sukces, bo jeżeli ma miejsce taka reakcja, to znaczy, że ta osoba już przynajmniej wie, że coś takiego jest. To już okej, okay, to jakiś minimum zostało osiągnięte. No i może się też to spotkać z takim całkowitym odrzuceniem z powodów racjonalnych bądź irracjonalnych. No nie ukrywam, że nie będę złośliwy i nie chcę wchodzić głębiej w temat tych irracjonalnych motywacji, ale powody racjonalne też się znajdują. Na przykład racjonalnym powodem jest dla mnie oczywiście brak umiejętności, to znaczy tego, że czyjeś umiejętności informatyczne kończą się na obsłudze Worda, bo już Excel nie. I naprawdę proszę nie brać tego jako złośliwość z mojej strony. Ja wcale nie uważam, że nie wszyscy urodziliśmy się z umiejętnością obsługi Excela bądź innego rodzaju dużo bardziej specjalistycznych oprogramowań. Tego wszystkiego musieliśmy się nauczyć. I
tylko i wyłącznie od naszego stanu mentalnego, na jakim etapie kariery się znajdujemy, jaką mamy motywację, jakie mamy doświadczenia dotychczasowe, zależy, jak zareagujemy na informacje o tym, że znowu właściwie wypadałoby się czegoś nauczyć. Prawda? Jedni powiedzą, nie ma problemu. Siadam i uczę się, szukam kursu, no nie wiem. Szybciutko ten temat zgłębię. Jeszcze inni podchodzą do tematu w ten sposób, że to ja poczekam. Okej, ja się tym zajmę, ale nie teraz. Mam ważniejsze rzeczy na głowie. Jak ktoś inny z jakichś takich fundamentalistycznych stanowisk wysnuje wniosek, że nie, ja nie będę się tym zajmował, inni się tym zajmą. No, bywa różnie. W każdym razie wydaje mi się, że tworzenie i publikowanie efektów, nawet jeżeli nie ma jeszcze dużo takich prac badawczych, które by powstawały, nie jest to większość w każdym razie, które by wykorzystywały tego typu narzędzia, jeżeli będą powstawały takie prace, to one będą niosły ze sobą konieczność zajęcia stanowiska innych osób wobec tego typu prac. I to już jest bardzo dużo, bo im więcej tych prac będzie się pojawiło w prestiżowych czasopismach, czy lokalnych, polskich, czy międzynarodowych, tym więcej tak naprawdę lektura tych badań szczegółowych będzie przynosiła nowych użytkowników. Jestem o tym przekonany, obserwując to, jak ten temat się rozwija również w innych krajach niż Polska. I nie chciałbym tutaj też powielać takiego trochę defetystycznego podejścia, że a, u nas w Polsce zawsze do tyłu. Nieprawda. My wcale nie jesteśmy, jako polska nauka, humanistyka, wcale nie jesteśmy, nie powinniśmy czuć się tutaj do tyłu. Jest całkiem nieźle. Wydaje mi się, że te procesy, które zachodzą u nas, może faktycznie w niektórych krajach na Zachodzie zachodzą nieco szybciej i są tam bardziej zaawansowane, ale nie ze względów technologicznych, ani ze względu na umiejętności, tylko raczej ze względów środowiskowych. Może po prostu musimy trochę bardziej dojrzeć jako środowisko i jest to poza kompetencjami. Dodam, że jedni z najwybitniejszych humanistów cyfrowych, profesor Maciej Eder, na przykład, są Polakami, działają w polskich instytucjach naukowych, a jednocześnie ich poziom ich eksperckości jest znany międzynarodowo. Profesor Eder jest na pewno ekspertem rozpoznawalnym wszędzie, dosłownie, jeśli chodzi o humanistykę cyfrową. A nie jest wyjątkiem. Takich osób jest dużo więcej. Także tutaj, jeżeli chodzi o kompleksy, to nie powinniśmy ich mieć. Na szczęście ci eksperci są jednocześnie osobami dość płodnymi naukowo i ich publikacje wychodzą regularnie, ich lektury, ich publikacji regularnie przynoszą nam również nowych użytkowników, którzy, no tak jak w przypadku profesora Edera, po prostu zaczynają się interesować stylometrią, różnym podejściem do tego zagadnienia. Proponuję, żebyśmy postawili po tych optymistycznych Twoich refleksjach kropkę. Niech to będzie puenta tej naszej pierwszej rozmowy, bo chciałabym. A wiesz co, Beato, Tak. jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. Tak a propos właśnie tego promowania. Wydaje mi się, że aktualny system prowadzenia studiów doktoranckich też bardzo wspiera propagowanie się informacji na temat tych narzędzi. Doktoranci są i magistranci często też są jedną, chyba największą grupą osób zainteresowanych naszymi narzędziami. Chyba dlatego, że czują presję, i zawsze tak było, że na doktorantach była największa presja na innowacje. No bo chcesz dostać ten tytuł, ok, udowodnij, że zrobisz coś nowego. No gdzie najłatwiej w humanistyce w tej chwili znaleźć obszar, który nie był eksplorowany? No właśnie, wydaje mi się, że ze względu na metodologię, jeżeli ten obszar ma być wyodrębniony ze względu na metodologię i metody, to chyba właśnie ten obszar zastosowań narzędzi cyfrowych. I mam wrażenie, że ci doktoranci, którzy dzisiaj są doktorantami, kiedyś będą doktorami,
to niedługo. Później zrobią habilitację i sami będą mieli doktorantów. I w sposób naturalny opór wobec standard znajomości pewnych narzędzi będzie się upowszechniał. To czas działa na naszą korzyść, myślę. Wobec tego w tym miejscu postawimy kropkę i będzie to Dobrze. puenta naszej rozmowy, a właściwie pierwszej jej części, bo chciałabym zapowiedzieć, że nie kończymy na tym naszych rozważań na temat wykorzystania nowoczesnych technologii w badaniach humanistycznych i nie tylko humanistycznych, jak się okazuje. Podczas drugiego naszego spotkania porozmawiamy nieco dokładniej o specyfice projektowania badań, ich realizacji. Właśnie z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury zwrócimy uwagę na możliwości, perspektywy, ale też i na ograniczenia, zagrożenia i ryzyka. Trochę już dzisiaj o tym wspomnieliśmy, ale myślę, że to jest temat, który warto rozwinąć. Serdecznie Państwa zachęcam do obejrzenia drugiej części naszej rozmowy. Tobie, Jarku, bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję również.